Dzisiaj będzie kontynuacja materiału, który zatytułowałem Cyrk policyjno-transportowo-psychiatryczny. Doprowadzenie na badania sądowo-psychiatryczne z 23 lutego tego roku. Po tym materiale, ten materiał dałem sędzi pani Monicy Organiściak do sądu jako skarga. Ja napisałem tam krótko, ale nie wiem co, ale nic nie opisywałem takiego czegoś, że żalę się na to, na tam, to na siam, to nie. Proszę bardzo, tu jest płyta i to jest moja skarga, dziękuję bardzo. No, króciutko i na temat. Tak, pani Monika, no ona jest sędzią. To co byście zrobili jako sędzia? Ja bym na przykład obejrzał taki materiał, bo musiałbym i teraz tak, ojejku, co tam się dzieje, ojejku, to już bym do prokuratury dał w temacie, żeby prokuratura się bezpośrednio tym zajęła, co tam się wydarzyło, a przypomnę, co tam się wydarzyło. No, to mi się wydarzyło tak, że było nas dwóch więzionych. To jeden ja w kajdankach i w klatce, a drugi sobie popijał wódeczkę, widzicie, na tych samych warunkach. Taka sytuacja, na komendzie jeszcze, jak to tam, to sobie możecie posłuchać. Sytuacja z biegłymi, gdzie biegła, uciekła mi z badań, czyli nie dopełniła swojego obowiązku. Z płytami jeszcze był temat. Tutaj jak ja bym był sędzią, to ja bym to do prokuratury coś takiego dał, no nie? A pani Monika mówi, na policję, do policjantów. A policja to przejęła, słuchajcie, co zrobiła policja? No właśnie, to też nie wiedziałem w ogóle, jak to tamten. Kolega do mnie maila napisał, kolega Marek. Markowi bardzo dziękuję. Chciało mu się wiedzieć więcej, bardzo dobrze właśnie, no nie? I napisał, a o co tutaj chodzi, proszę szanownej policji, czy się tym zajmujecie, tą sprawą, bo mnie to interesuje. Odpisali, że w odpowiedzi na korespondencję z dnia w sprawie pańskich zastrzeżeń względem podległych mi policjantów, których czynności służbowe zostały opublikowane na internetowym kanale YouTube, informuję, że w przedmiocie sprawy zleciłem czynności przewidziane w artykule 134 ust. 4. Co jest ciekawe, taki materiał trafia na policję. No to jakbyście byli policjantem, to co byście zrobili? Znaczy zależy, jakim jesteście policjantem. A jak jesteście komendantem, to co byście zrobili z takim materiałem? Komendant to powiedział tak... Panie pierwszy zastępco komendanta mojego, czyli mnie, no nie, w Jaworznie, podinspektorze Pawle Więcek. Pawle, panie Pawle, mój ty pierwszy zastępco komendanta, upoważniam cię, żeby coś z tym zrobić. No i tutaj widzicie, Paweł Więcek pomysłowością się ujawnił, zlecił czynności, oczywiście, tak, wyjaśniające, tak, prowadzone są w zakresie przewinienia określonego w artykule 132 ustęp, czy ustawa 3, punkt 3. No to mówię, fajnie. Zobaczą sobie, cóż to jest. Artykuł 132, 3 i 3. Dobra, to szukamy teraz, tak? To mamy, to jest tylko tak. Pan Więcek mówi, że tak, zapoznał się w ogóle z całym prawem. Pamiętaj, to orzełek, który reprezentuje całe narzucone reguły. I mówi tak, z tych wszystkich narzuconych reguł, z tego karania i z tym, czym zajmuje się policja jako ta, która została powołana do tych czynności, pan Więcek mówi tak, ja tylko i wyłącznie po obejrzeniu całego materiału będę badał zaniechanie czynności służbowej albo wykonanie jej w sposób nieprawidłowy. No nie, tutaj jak jest, poczytałem, słuchajcie, 132, no tutaj jest kilka takich rzeczy, na przykład punkt 4. Niedopełnienie obowiązków służbowych albo przekroczenie uprawnień, proszę bardzo, to pan Więcek mówi, słuchajcie, bo on to zlecił komuś, nie wiadomo jeszcze komu, powiedział tak, słuchaj, czwórki nie ruszaj, tutaj żadnego niedopełnienia nie było, przekroczenie uprawnień, tutaj nie badajcie takich rzeczy, czego jeszcze nie macie nie badać, przeczytamy, co to ma nie badać. Niedopełnienie obowiązków policjantów wynikających z złożonego ślubowania, a także przepisów prawa. To tego też proszę nie badać właśnie, a ślubowanie, pamiętajcie, że to jest służba jaka, jak się określa, zaszczytna służba. Właśnie, widzicie, policjanci mówią, że to jest zaszczytna służba. I też pan Więcek, nadinspektor, powiedział, że tutaj punkt 1 też proszę nie badać. Etyki zawodowej, nieprzestrzegania etyki zawodowej też nie będzie w ogóle w badaniu. Popatrzcie się, jakie to wyjdzie wtedy fajne badanie. Się okaże, że to takie zaniechanie, to takie wiecie. To tak jakby nie przypiął sobie imiennika, albo miał poluźniony pasek u spodni, czy sznurówki niezawiązane. Coś w tym stylu, wiecie.
zwalnianie czynności służbowej. Tylko że tutaj niestety jak się działa w negatywności, to tutaj się teraz wpadnie. Jak ja to przeczytałem, to mówię tak, pan podinspektor to już wpadł, a że komendant też, bo to jest pieczątka, widzicie, bita taka, że to jest dwóch ich. Ich dwóch, chociaż jeden się podpisał, no nie? Czyli odpowiada za to komendant. I tutaj komendant będzie leciał głową chyba, tak to widzę, bo łatwe, łatwe. Artykuł 1. Utworzenie i zadania policji. Tak, policjanci są utworzeni i mają zadanie wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Zadania policji, pan Więcek powinien powiedzieć, moim zadaniem jest teraz wykrycie, czy tutaj u mojego policjanta nie było przestępstwa, czy nie było wykroczenia, bo jak ten, to ty będziesz koleżko sprawcą i będę cię ścigał, no nie? Czyli widzicie, na takim stopniu jak nadinspektor, komendant, po prostu oni nie znają zwyczajnie, o co chodzi w artykule pierwszym, no nie? Zobaczcie się, ta... 4, on tego nie wziął. To znowu się wracamy do artykułu 132. Tutaj czy stanowiący wypełnienie dyscyplinarne, wypełniające jednocześnie znamiona przestępstwa albo wykroczenia, albo coś tam skarbowego, to już tam ten. Widzicie, tutaj jest słowo przestępstwo i wykroczenie, więc do czynności policyjnych, czyli ten pan komendant Więcek, tutaj od razu powinien z marszu wyrzucić czureczkę. Do 132 powinien z automatu przestępstwo się pojawia i pojawia się słowo wykroczenie. 4a też jest słowo wykroczenie, czyli tam, gdzie mamy słowo wykroczenie lub przestępstwo w tym naruszeniu dyscypliny służbowej, powinno się to robić z marszu. No nie, czyli co zrobiono tak naprawdę policjantowi? Nie zrobiono, niedopełnienie obowiązków. Wróćmy się znowu do tego utworzenia i zadań policji. Widzicie, punkt 4, wykrywanie przestępstw, wykroczeń. No nie. Ich zadanie, czyli nie spełnił zadania komendant i jego zastępca. A ten, który badał to, to gdyby mi takie coś zlecono, to ja bym powiedział, hola, hola, zaraz, zaraz, ale jestem tutaj utworzony do wykrywania przestępstw i wykroczeń, panowie komendanci, to co, co, to ja to mam tak zrobić i to będę odpowiadał za to, czy kto będzie odpowiadał teraz za to? Bo według mnie tutaj, słuchajcie, powinien czureczka i 4a być włączone, no to ja mam to robić? I ja to zrobię, dobra, jak dajecie mi taki rozkaz, że mam sobie tylko trzeci wrzucić, dobra. Kto za to będzie odpowiadał? Ja jako zwykły policjant mogę przecież zrobić wszystko, co mi zlecicie jako rozkaz czy polecenie służbowe, no nie? A że to jest polecenie służbowe, to właśnie idę do was i mówię, to co robimy z tą czwóreczką? Wrzucamy czy nie wrzucamy? No właśnie, i tutaj pan Więcek z komendantem powinni się za głowę złapać i powiedzieć, że kurde, nie mamy wyboru, nie mamy wyboru, bo takie są reguły i takie są zadania policji. No właśnie, widzicie. I tak w tym sensie to jest nieodpowiedzialne zachowanie policjantów. Zwyczajnie niedopełnienie obowiązku, bo obowiązek to są te zadania i widzicie. I po to oni tam pracują, po to są utworzeni. Tak. No. Teraz sobie poczekamy na odpowiedź, tak, bo to już odpowiedź powinna być, bo to 16... 30 dni, teraz właściwie ten raport już musi być z datą. No i tyle, widzicie, zbadamy. Popatrzcie się, oni się sami eliminują, patrzcie, jak pięknie się sami eliminują. A z tego, co ja wiem, to do dzisiaj pan Michał zwyczajnie sobie pracuje w pracy, słuchajcie, normalnie. Tak, dostałem SMS-a dzisiaj od niego, no to jak, dzisiaj jeszcze gdzieś tam był, samochodem jeździł, słuchajcie, widzicie, po takim materiale filmowym, po tym wszystkim, policjant co dalej może pracować u nas. I jeszcze chciał coś ode mnie, wiecie. Czyli niezbadany policjant dalej mu się pozwala ze mną kontaktować. To ja go oskarżam, no nie. A on mówi, panie Rafale, tutaj bardzo prosimy pana Rafała, żeby pan przyszedł. Zaraz wam powiem, co mi pan Michał napisał. Witam, panie Rafale, proszę o osobiste stawiennictwo w dniu 18 na 11 w celu wykonania z panem niezbędnych czynności procesowych. Tak, pan Michał się podpisał. I pan Michał chce znowu prowadzić ze mną niezbędne czynności procesowe. Nie wiem, dla kogo, dla niego czy dla mnie to ma być niezbędne, nie wiem. To dla mnie to jest zbędne, no nie, jeszcze popatrzcie, panie Rafał, jeszcze raz do mnie, jeszcze raz. Przejdźmy jeszcze raz to samo, będę taki sam, no widzicie? I za to też odpowiadają komendant za to, czy pan Michał pracuje, czy nie. No bo normalnie jak masz przestępstwo i wykroczenie, co powinno być z marszu, to policjant powinien być odsunięty od służby.
Wiecie, to tak nie może być, bo jak się komuś coś zarzuca, a kto zarzuca, ja mówię tylko, że to jest skarga, a policjanci zarzucają innemu policjantowi, widzicie, przestępstwo lub wykroczenie, do zbadania oczywiście, oczywiście do zbadania, no nie, ale z marszu trzeba to wykonać. Tak naprawdę pan Michał nie powinien pracować, a pracował, no i to jest tak zwane prawo i sprawiedliwość i etyka, znajomość tego, czym oni się zajmują. Sami powiedzcie, tutaj możecie sobie fajnie skomentować, a jak będą jakieś fajne komentarze do tego, możemy to zebrać razem do kupy, wysłać to komendantowi, co o tym sądzicie, bo macie zwyczajnie ich słowa, macie też artykuł pierwszy, macie 132, możecie sobie to zbadać, ja sobie zbadałem, tak, wy też możecie wykryć inne rzeczy, których tutaj nie poruszyłem, bo pewnie wszystkich nie poruszyłem, widzicie. Chociaż do podstawowych zadań policji tak mi się rzuciło, jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a to mają chronić życie i zdrowie, no nie, a jak cię za mocno zakajdankują, no to co, robią odwrotnie przecież. To jest podstawa, to jest napisane do podstawowych, podstawa to jest. No to no jak policjant takie coś, taki numer by zrobił, widzicie, na egzaminie, czynność przeprowadził, czyli czy pan Michał, czy ktoś, czy on się nadaje do służby. Potem ja bym musiał wystawić taką laurkę panu Michałowi, to ja już mu wystawiłem w materiale laurkę przecież, no nie. Nawet dobrze, że widzicie, ja ten materiał mam cały omówiony, krok po kroku, on jest już dosłownie omówiony pod względem etyki, a pan Więcek powiedział, że nie. Radnych etycznych rzeczy, tutaj nie będą etyczne rzeczy, tak. Właśnie, wiecie, weźcie mi, gdzie tu jest tak zwane prawo i gdzie tu jest tak zwana sprawiedliwość, jeżeli chodzi o wewnętrzną ich formację. To jest formacja, która tworzy się w grupie na siłę, czyli widzą, że to jest taki przestępca, wykroczeniowiec, no nie, oni mówią, dobra, w porządku, przymykamy oko, wiecie, tak. Ta negatywność zwyczajnie będzie przymykać oko na wiele spraw. I dobrze, że nawet taki przypadek mnie spotkał, bo wy możecie sobie posłuchać, możemy zbadać temat dalej, co będzie w ogóle no, z całą tą ekipą, no nie? Jak to będzie wyglądać dalej? Po mojemu to się już dawno rozpadło, słuchajcie, no nie? A będą te tematy dalej, bo jeszcze się dowiemy, przynajmniej chyba nie odmówią mi tego raportu, no nie mogą, bo ja zleciłem skargę, no to teraz musi być odpowiedź po 30 dniach. Właściwie po 30 dniach, czyli właściwie jak oni mają 30 dni na badanie, no nie, to kiedy oni mogą mi wysłać? No 31 dnia muszą, no nie, bo już gotowe mają, to po co to opóźniać? Więc ja powinienem mieć wysłane od nich 30 dnia albo 31 dnia i to już powinni mi iść do domu, a jak nim przyjdzie, to jest znowu niedopełnienie obowiązków, czyż nie? I to wszystko, popatrzcie się, widzicie? I tutaj już głowa leci pani Moniki Organiściak. Pamiętajcie, że to ma być sprawiedliwość, no nie, tak. Więc ona też będzie się musiała wypowiedzieć na temat, co dostała. Mnie interesuje odpowiedź od sędziego, no ja wysłałem do sędziego, sędzia do policji. Od policji nie muszę dostawać, no bo ja chcę dostać odpowiedź od Moniki Organiściak i Monika Organiściak ma mi napisać, że wszystko było w porządku, wszystko było tip-top. Bardzo zgadzam się z taką opinią, bardzo proszę, panie Rafale, właśnie teraz na to znowu się będę mógł skarżyć, czyli tym razem na sędziego, właśnie, widzicie, można, po prostu sami sobie dołki kopią, tak. Bo to wszystko trzeba, widzicie, rozbijać wewnętrznie. Trzeba ich po prostu zwyczajnie pilnować, no nie? Bo oni będą mieli zwyczajnie tendencję do tego, żeby unikać tak zwanej odpowiedzialności. To. No nie? Czyli przymykanie oka to jest wskazówką, gdzie szukać, jeżeli składasz skargę na takie czynności. Tak? Czy to ma sens dla was? Miesiące po szkole. W tej robocie się szybko twardnie, inaczej by człowiek zwariował. Jak już ktoś powiedział, jak się pracuje przy gównie, trudno sobie rąk nie pobrudzić.